Debiut, ja do trenera Kubiaka na wywiad dla SKM-u. Debiut udany czy nie? Trenera, drużyny, jak to wyglądało przez te 3 dni i przez te 4 mecze? Na pewno dużo pracy przed nami, mówię, ale jesteśmy rok młodszym zespołem, także mam nadzieję, że za rok w swojej kategorii wiekowej trochę bardziej powalczymy. Mamy cały rok na to, żeby się jeszcze przygotować, chłopcy w klubach jeszcze swoich i razem wspólnie na zgrupowaniach. Mam nadzieję, że wypracujemy coś, co że za rok powalczymy już o coś więcej niż tylko o 7 miejsc. A jak to się stało w ogóle, że akurat od początku, że wybrali ciebie na trenera kadry, bo przeważnie to tam z Prudnika byli trenerzy ewentualnie futbolowa. Zadzwonili do mnie trener koordynator Bartosz Krytek, zadzwonił do mnie i zaproponował współpracę. Ja się zgodziłem, podjąłem się tego. No i potem zgrupowania zebraliśmy. Dużo tych zgrupowań było? Nie, właśnie troszkę mało. Będziemy o tym jeszcze rozmawiać. Teraz już jestem umówiony z prezesem OZ-Kosza. Będziemy rozmawiali na temat tego, aby w przyszłości trochę więcej tych dni było na przygotowanie się, bo ci chłopcy trochę za mało ze sobą spędzili po prostu czasu. Mieliśmy raptem 2 weekendy, gdzie tak jak rozmawiam z trenerami, mają po 21 dni, no to 2 weekendy, czyli to jest trochę mało. Na to, żeby chłopcy się zgrali ze sobą. Mieliście troszkę stracha przyjeżdżając tutaj rocznikiem młodszym, bo te wyniki, no... przepaść, nie? Z tymi mocnymi kadrami. No przepaść, ale na pewno coś się też nauczyli, coś wyciągnęli z tego. Dużo rozmawialiśmy podczas tych dni, które tu byliśmy i mam nadzieję, że dla nich to będzie z plusem na przyszłość, bo mówię, rozwijają się i to jest najważniejsze. Wynik w tym wieku to jest sprawa tak naprawdę drugorzędna na ten moment. A co z Prudnikiem? Dlaczego nie ma Prudnika, kolebka koszykówki opolskiej? To już trzeba pytać chyba w Prudniku, dlaczego. Dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej. Mam nadzieję, że coś się tam zmieni, bo... Szkoda. Tak spontanicznie wybrałem zawodnika perspektywicznego, utalentowanego, dobrze technicznego. Czy trener się ze mną zgodzi, że mógł taką nagrodę dostać co roku? Tak, jak najbardziej. Bardzo, bardzo perspektywiczny zawodnik, leworęczny. Zresztą bardzo ładnie ręka ułożona do rzutu. Także na pewno jest przyszłość jest przed nim. A MVP meczu, wiadomo, chłopak w każdym tak, meczu każdy, się pokazał tak. I widać, że taki waleczny tak. Pomimo tam jakiegoś tak, bólu walił. Pełno było, tak? I przechwyty, i bloki, i w ataku, punkty, także i na zbiórce, także wszędzie go było pełno. Próbował łatać jakieś tam te dziury w obronie naszej. Także myślę, że zasłużenie. Wracacie z jednym zwycięstwem, czyli radośnie, a nie zostaniecie pewnie do końca. No nie, jedziemy. I to kogo typujesz na mistrza tych półfinałów? Na mistrza? Myślę, że jednak województwo chyba dolnośląskie, tak mi się wydaje. Uważasz, że rocznik 2002 jest rocznikiem dobrym w Polsce? Jest z czego wybierać? Myślę, że jest z czego wybierać. Jest kilku naprawdę bardzo fajnych zawodników tutaj, czy z województwa właśnie śląskiego, czy z dolnośląskiego. Czy z północy nie byłeś to zawodnik? Z północy nie widzieliśmy akurat, ale na pewno też jest z czego wybierać, bo tak jak z trenerami żeśmy rozmawiali tam od kadry, to mówił, że jest z czego wybierać. Także mam nadzieję, że kadra będzie osiągała sukcesy i tego życzę trenerowi kadry. I ostatnie pytanie, czy chłopcy z brzegu, bo była większość, chodzą do tej samej szkoły? Nie, do szkoły nie chodzą, tej samej popołudniami się spotykamy 4 razy w tygodniu. Czyli raczej nie będziecie walczyć o rozrywki szkolne, o mistrzostwo województwa? Choć nie wiadomo. No nie wiadomo jak tam, bo jest kilku, którzy razem chodzą ze sobą do klasy tam w jednej ze szkół w brzegu. Zobaczymy. Dziękuję. Pan Kubiak, najmłodszy trener i debiutant.